Ajajajaj, aj, aj, aj. No ciąży po sklepach, zimny, a jasny pierdol, minus 2,5. Niesamowicie. Dobrze, że poruszamy się ogrzewanym samochodem, ponieważ przy braku ogrzewania byłby dramat w trzech akcach i z wejściem chóru. Zupełnie byłoby, no byłaby, chyba bym tutaj robił za Antygonę w tym momencie. Ale tu, czy za Edypa, ale tu nie o to chodzi. Chodzi o to, że jest naprawdę zimno. A byłem w markecie, w zwykłym hipermarkecie. No, szkurwa mać, nie ma nic konkretnego w tych marketach. W dyskontach, żarcie, no to wiadomo jest. Ale jeśli chodzi o duże markety, jest z tym problem. Jest z tym kurna problem. Lidl, no problem. Netto, no problem. Kaufland, no problem. Real, no problem. Nawet ten Real, co jeszcze jest pod szyldem Reala, a został kupiony przez Kauflanda. No problem, ale jak potrzebujecie coś bardziej konkretnego, pendrive'y potrzebujecie, nie ma. Nie ma pendrive'ów. Ja używam pendrive'ów SanDiska z USB 3.1. USB o pojemności 32 GB. Zawsze tych samych, ponieważ musi być koniecznie z USB 3.1, no bo przy 2.0 później instalacja by trwała burwy ile, bo robię z nich pendrive'y bootowalne, trwało dużo. Musi być te 32 GB, ponieważ 16 są na styk, obecnie pliki instalacyjne ISO mają zwykle po około 9-10 giga i będę się pierman dzielił 16, 32 optymalne stosunek ceny do jakości. No i SanDiski, ponieważ są dobre i są szybkie i są znane z tego, że ta prędkość ich jest rzeczywista, to nie jest pendrive strasznie wolny z czasów 2.0 ze zmienionym tylko wtyczką, tylko że faktycznie one mają tą swoją, trzymają prędkość, te SanDiski. Więc SanDiska pendrive'y polecam, ale niedostępne w sprzedaży stacjonarnej, tylko przez internet. Nidarydy inaczej. Tego nabyć musi być przez internet, bo nie ma, po prostu w sklepach tego nie ma. Nie ma, raz dostałem, to były 3 sztuki, to wziąłem wszystkie. A chciałem wziąć 10. No. Wiem, idą święta. Idą święta, wszystko jest potrzebne na raz. Kryzys na rynku półprzewodników i się odbija nawet na pendrive'ach. No, dramat. Zaszedłem sobie przy okazji na dział elektroniczny, zobaczyć co taki market jest w stanie zaoferować, czy tam jest coś ciekawego. No się okazuje, że no nie, no to nie bardzo, bo były sprzęty w postaci rejestratorów tylko jazdy, tych wideorejestratorów do samochodów, nagrywarek tak zwanych, ale tak, firmy Navitel, ale jakość no nie dla mnie, no nie podeszło mi to zupełnie. Ich główną zaletą jest to, że są tanie, bo były po cenie około 40 euro za sztukę, że działały. To była druga zaleta. I trzecia ich zaleta to, że miały te 1080p, ale przy słabym obiektywie. No, zaleta cenowa bez wątpienia, tak? Jeżeli ktoś potrzebuje na wyjazd rodzinny, na szybko, żeby było, to taki Navitel się zda na pewno. Natomiast mi brakowało tych funkcji takich dodatkowych, które bardzo lubię. I tutaj bardziej mi się podoba NextBase, które występują w wersji od 322 za 100 euro do wersji z wersjami 422, 522 chyba najbardziej popularna, 522 aż do 622 topowej wersji, która już kosztuje w tym momencie niestety, ale ponad 250 euro plus trzeba do tego doliczyć, jeżeli chce się mieć dodatkową kamerę tylną, to dodatkową stówkę, czyli 350 euro. Wiem, że jest to znacznie drożej, 350 a 40, ale takie kamery dają Wam dużo lepszą jakość, zwłaszcza nagrywania w nocy. Dużo lepszą czytelność numerów rejestracyjnych pojazdów przed nami. Możliwość podłączenia kamery tylnej, której najtańsze nie mają.
że możesz zrobić albo kamerę tylną na kabelku, albo taką kabinową, zwłaszcza przydatną dla uberowców. Fajne, no bardzo przydatne to wszystko. Jakość, możliwość zgrywania bezprzewodowego do telefonu tego materiału. To jest wszystko bardzo super fajne. Tego te najtańsze nie mają, ale były tylko najtańsze. Gdyby były i takie, i tańsze, i droższe, to każdy mógłby wybrać dla siebie, ale jak dają w takim markecie tylko te najtańsze, no to wiadomo, że jak szukasz czegoś konkretnego, to musisz samemu zamawiać. Wyszły nawet uchwyty samochodowe do telefonów. Kurwa, miałem szczęście latem, że kupiłem dwa zapasowe. Że kupiłem dwa zapasowe wtedy, no bo wyszły. Po prostu wyszły, nóż dostały, skończyły się, sprzedali wszystkie uchwyty te porządne na szybę do samochodu, do telefonu, żeby telefon w samochodzie zamontować. Podstawowa rzecz nie ma. Spojrzałem, nawet akumulatory tam stały samochodowe, co najmniej zawsze. Stare leżaki, kilka sztuk starych leżaków, 60 i 70, nie, 40, 60 i 70 były. Nie było tych większych, ale tylko zwykłe kwasiaki i Bóg wie, ile one tam leżały. Nie wiem, ile one tam leżały, ale kwasiaki, że takie już tam przyleżały chyba 2-3 lata, że nikt ich nie doładowywał. Najgorsza możliwa rzecz. Kupić akumulator samochodowy w hipermarkecie. Wiecie, że będzie niedoładowany i że może być już mocno zniszczony samym leżeniem. Bo on powinien być w takim wypadku co dwa razy, za jakiś czas doładowywany, żeby był w dobrej kondycji. No ale niestety, i to tylko zwykłe kwasiaki. Nie było EFB, nie było ADM-ów. Były tylko zwykłe kwasiaki. No Chryste Panie, naprawdę Wybór zerowy, na półkach z jedzeniem jeszcze coś tam było, ale na działach bardziej takich technicznych nic, kompletnie dno i wodorosty. I to był real przyjęty przez Kaufland, no ludzie, naprawdę takie rzeczy jak pendrive'y powinny być. Takie rzeczy, jakie uchwyty do telefonu, do samochodu powinny być. Jestem oburzony, naprawdę oburzony tym, że hipermarkety naprawdę jest dno i wodorosty i nie ma tego, co potrzeba. Co najciekawsze, w dyskontach typu Lidl, jeżeli tam szukacie energy drinka, to taki energy drinka, kurwa, powerbanka, co ja gadam. Energy drinki są na szczęście, energy drinki są. Ale jeżeli szukacie powerbanka w dyskoncie typu Lidl, to on się pojawia sezonowo. Jak w gazetce, na stronie internetowej jest informacja, że on jest, to trzeba jechać, kupować, kupić sobie nawet na zapas jeden. Ja mam dwa. Kupić sobie na zapas z tego względu, że one, jak się skończy oferta promocyjna, one znikają i jak się pojawiają powerbanki i jest oferta promocyjna od do, powiedzmy od 5 do 15, to trzeba być pierwszego dnia, najdalej drugiego dnia, bo drugiego dnia jeszcze mogą być pierwsze, ale już nie muszą. Lepiej mieć pierwszego dnia, bo pierwszego dnia dostaniecie, później będzie kłopot, więc lepiej nie zwlekać z tym, bo naprawdę one się pojawiają, te powerbanki w Lidlach na kilka dni. One są fajne, są dobre, są dużo lepsze od takich sklepów typu Leclerc, typu Netto. W Lidlach są dobre powerbanki, lepsze od innych sklepów, ale jak się pojawią, trzeba od razu brać. Tam nie można się zastanawiać, bo ich nie będzie potem. W tej chwili wracają stare czasy, które były znane są ludziom z Europy Wschodniej. I te osoby, które przyjechały na zachód z Europy Wschodniej, łatwiej się odnajdą w tej rzeczywistości niż osoby wychowane na zachodzie, ponieważ my na zachodzie nie znamy gospodarki niedoboru. Natomiast w tej chwili to się już zaczyna pojawiać, gospodarka niedoboru. Jak rzucą, to znaczy, że trzeba brać, kupować, bo nie będzie. No, nie spodziewałem się, że dożyję takich czasów. Kiedyś można było przebierać w różnych rodzajach, modelach, fajnie i super. Teraz
jest inaczej. Jak coś się fajnego, naprawdę fajnego, co się wam bardzo podoba, podoba, jest duża szansa, że to będzie towar chodliwy, trzeba brać od razu, bo was zamordują w tym sklepie, a nie uda się tego nabyć następnego dnia. Nie można się zastanawiać nad takimi tańszymi rzeczami, które są w dobrych ofertach, no bo nie da rady tego odarnąć. Trzymajcie się, pa, pa.